Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Freeze bardzo słabo się zachował. Naprawdę jest mi bardzo przykro widzowie, dlatego ja będę waszym Freezem dzisiaj i poceniamy twoje 5 minut, 2 zgłoszenia. Tak, dokładnie, bo zapytałem się na Twitter, bo widziałem na TikToku co chwilę, że ludzie piszą: o Jezuś, 5 tysięcy zgłoszeń było, Freeze tylko obejrzał 5 sekund mojego filmu, a film miał 3 minuty i to bardzo niefajnie, ja się tak starałem, a on nie obejrzał całego. No to dzisiaj właśnie będziemy tą osobą, która obejrzy całe te filmiki, nie tylko 5 sekund i ocenimy, dlaczego się nie dostały te osoby, bo ogólnie jak sobie wpiszecie twoje 5 minut 2 w wyszukiwarce na YouTubie lub nawet na TikToku, to po prostu jest to kopalnia kontentu dla mnie. Ja bym mógł z tego serię zrobić. W sumie, jeżeli chcecie, to możemy zamienić TikToki na oglądanie twoje 5 minut zgłoszeń, bo naprawdę jest tego wiele i jest to bardzo złe. Nie no, jak tak przeglądałem niektóre, to ja mam wrażenie, że albo ludzie tam trolują, albo po prostu mózgu nie mają, autentycznie. Ja nie wiem, dlaczego oni sądzili, że o, wyślę to do Freeza, to na pewno mnie weźmie do twoje 5 minut, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Bo pierw chciałbym zauważyć, że YouTube jest po prostu tragiczny. No, kto normalny zmienia ze złotego, bo kiedyś był subskrybuj, przycisk złoty i było mega ładnie. Potem zmienili na czerwony, no okej, dało się przeżyć, ale teraz zmienili na biały? Co to ma być? Nie, no tak szczerze, no komu się chce dawać suba, jak jest biały? Dlatego teraz tym bardziej muszę wam przypominać, abyście zostawili suba, jeżeli nie macie. Oczywiście zostaw lajka, nie bądź najka, to chyba działało ostatnio, więc zostaw lajka. No i oglądamy zgłoszenia twoje 5 minut, które mi podesłali na Twitterze, więc spokojnie, nie znęcam się nad nimi. A jeżeli tak, to sami tego chcieli. Dlaczego chcę tworzyć na YouTubie, Instagramie, TikToku, być influencerem itp. itd. Dlatego, że nie widzi mi się pracowanie kilkunastu godzin w Żabce, albo w Biorące na Kasie, albo nie wiem, jakaś nudna praca. Nie. Ja od zawsze chciałam nagrywać na TikToku, być influencerem. O Jezus, okej, jej twarz muszę zablurować, bo pomimo tego, że mówiła, że ma 20 lat, to wydaje mi się, że mentalnie tutaj mamy 12-latkę. Ona tam coś potem mówi, że ona to chce poznawać ludzi, gadać dużo z ludźmi, ale tutaj mówi, że nie chce pracować w Żabce albo w Biedronce. No, dziewczyno, przecież pracując w Żabce lub w Biedronce, ty będziesz poznawać o wiele więcej ludzi, niż będąc influencerką. To jest bez sensu argument. No ale cóż, każdy ma jakieś tam swoje ambicje i tam do czegoś tam dąży, tak? No, wiecie, niektórzy chcą być na przykład doktorem, prawnikiem, a niektórzy chcą być TikTokerem. Dobra, następne. Siema, jestem Marceli. Mam 19 lat, mam mega zajawę na YouTube'a od dzieciaka i to jest totalnie moje niespełnione marzenie. Jestem pilotem śmigłowca, a tu możecie zobaczyć mój skok z bungee, który specjalnie nagrałem 2 dni temu, żeby była fajna wstawka do filmu. No i tutaj z pozoru mamy osobę, która no wydaje mi się, że widać, że ma duży budżet. Widać, że jakąś tam doświadczenie z YouTube'em ma, montaż jest w miarę okej. Jest to poniekąd dynamicznie, ale mamy jeden problem, z którego wydaje mi się, że dlatego Freeze go nie wziął, bo strasznie przez ten cały film wydaje się, jakby w ogóle jakiegokolwiek charakteru nie miał. A wydaje mi się, że właśnie on szuka osoby z charakterami, typu na przykład Bartek Kubicki, które były bardziej interesujące dla widza. No bo tutaj tak gada troszeczkę tak bez emocji, mi się wydaje. Ale lata helikopterem, bungee zrobił specjalnie tego zgłoszenia, więc no. Co z moim stresem? Zobaczcie sami. Zapraszam tutaj. Ludzie! Dokąd jedzie ten autobus? Proszę! Do Radzenia? Okej, dziękuję. Nie no, mega. Zapytał się ludzi wsiadających do minibusa, dokąd jedzie ten minibus. Wow, ale no normalnie zero stresu masz, chłopie. Stresu nie? To jest jakaś totalnie dziwna euforia. Serio, dopiero po zrobieniu czegoś ogarniam tę ulgę presji, której w ogóle wcześniej nie czuję. No taki serio, no taki po prostu jakby, nie wiem, wydaje się jakby trochę na przymus to nagrywał, tak mi się wydaje przez tą całość. I jak już mówiłem, tak no zero jakiejś takiej wielkiej, nie wiem, emocji nie widać jakichkolwiek w nim. Więc na pewno na minus. No i co? Kolejny. Hej. Jestem Łukasz, przyjechałem z Poznania i chciałbym zostać influencerem. Nie, muzyka za głośno, takie troszeczkę żenujące. W ogóle po co on intro daje na początek? Chłop wysyła zgłoszenie do Freeza i dupnął mu intro w 2022. Co prawda pewnie nie jest
sprostałbym jego umiejętnościom i przegralibyśmy mecz. No i o to mi chodzi. Ja nie wiem, czy tutaj komórek mózgów jakiś nie ma, czy po prostu to jest troll. Bo chłop siedzi sobie na green screenie, wywalone totalnie jajca i se kurde opowiada o tym, kim by chciał być, jeżeli mógłby się urodzić w kogoś innego skórze. No kurde. I takie osoby się później dziwią, Jezus, ja się tak starałem i w ogóle, a Freeze obejrzał tylko 5 sekund, no jak mu dupnęłeś intro i siedzisz jakbyś, nie wiem, trollował dosłownie, no to się nie dziwić. 12 osób powiedziało, że jestem zabawny, 10 osób powiedziało, że jestem inteligentny i 6 osób powiedziało, że nie można się ze mną nudzić. No nie wiem, ja oglądając to już się znudziłem, więc zobaczymy, co jeszcze ciekawego tu mówił, a tak to raczej skip. Cześć, jestem Dominik, mam 21 lat, aktualnie mieszkam w Łodzi. Pracuję jako grafik, a wieczorami od niedawna streamuję na Twitchu, choć... Chłop, co się zareklamował? W ogóle streamujesz na Twitchu, a to nie tak, że on szuka youtuberów, a nie ludzi z Twitcha, streamerów, to po pierwsze, po drugie jesteś grafikiem, no okej, dobra, ale jakoś mało emocji w ogóle, no chłop wysyła zgłoszenie, twoje kurde 5 minut, super, wow, ale mega, a on zaczyna jakby, nie wiem, jakiegoś vloga smutnego nagrywał. Czy zawsze chciałem tworzyć coś w internecie? O, widzieliście co mrugło? Mrugło tam w napisy, oglądaj do końca, więc już widać, że troszeczkę większy ma potencjał, ale i tak, no... Nuda. Chcę dzielić się swoimi pomysłami z jak największą grupą osób. I gdy mam jakiś mega zarąbisty pomysł i chcę go zrobić, to często przestaję o nim myśleć przez to, że po co mam robić coś tak fajnego, jak nie mam widowni. Wolałbym zrobić to, gdy wiem, że zobaczy to duża ilość osób. Ale dziwna logika, to jest chyba najdziwniejsza logika, jaką usłyszałem od dawna, a uwierzcie, Jaroniewską obserwowałem przez chwilę na Twitter, ja pierniczę. Co tu się dzieje? Chłop mówi, że ma jakieś wielkie pomysły na mega filmy, ale nie będzie ich robił dlatego, że nie ma widzów i nie ma komu to obejrzeć. No jeżeli zrobisz coś dobrego, to ludzie to będą oglądać i wtedy będziesz miał tym bardziej widzów, żeby oglądali twoje większe projekty. Może przez to, że właśnie na tych wcześniejszych kanałach miałem dużo fajnych pomysłów i nikt tego nie widział. To teraz cię szybko czegoś nauczę, że często jest tak, że jak sam coś robisz, to myślisz, że to jest lepsze niż to faktycznie jest, więc ewidentnie skoro te pomysły nie wypaliły, to wcale nie były tak dobre jak sądziłeś. Więc myślę, że ten projekt naprawdę mógłby pomóc mi w mojej karierze streamera? Nie, no co on w ogóle gada? Chłopcy być streamerem i wysyła zgłoszenie do twoje 5 minut Freeza. On chyba coś pomylił się. Czy miało to wyglądać trochę inaczej, miały być jakieś scenki, w ogóle miałem się mega postarać, ale zostało parę dni. Ja jeszcze do niedawna myślałem, że wyjeżdżam właśnie w listopadzie do Korei. Chłopco całe swoje zgłoszenie w ogóle zrobił szeptając, po prostu longiem se coś tam gadał i tyle w sumie. I jeszcze wprost pluje na Freeza, że no miałem się trochę postarać, ale w sumie zostało tylko parę dni. W parę dni tyle mogłeś zrobić. Ogólnie dużo tych zgłoszeń właśnie tak wygląda. Ciekawią mnie zgłoszenia, które Freeze wybrał, ale faktycznie po 5 sekundach da się stwierdzić, kto się do tego nadaje, a kto się nie nadaje. Tym bardziej jak Freeze powiedział, że wszystkie zgłoszenia będzie oglądał, a dostał 5000 zgłoszeń, to nawet 5 sekund, to wiecie ile to jest? To jest i tak nadal 7 godzin materiałów, 7 godzin, które on poświęcił, żeby to wszystko obejrzeć. Nawet jeżeli średnio by 5 sekund każdy film oglądał, a na pewno tak nie było. Jedyne co mnie uświadomiło to wszystko, to to, że kuźwa masywna ilość osób chce być teraz influencerem, i nie wiem, czy mnie to przeraża, czy mnie to cieszy, bo w sumie więcej ludzi będzie, żeby o nich nagrywać, wiadomo. Ale też, kurde, no nie wiem, no... Jakoś te aspiracje to nie wiem, czy są jakieś za wysokie. Ja się z wami żegnam, widzowie, widzimy się jutro, jak dzień, jak co dzień. Miłego dnia wam życzę, na razie, do jutra. Zostaw lajka, ty ciulu, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś. A, no i subskrypcję oczywiście, bo jest nowy dźwięk, jak się daje lajka i subskrypcję.